Dzień dobry Państwu, witam się z Wami 4 kwietnia 2024. Dzisiaj mamy czwartek. Jest godzina 7:34. W zasadzie jest to godzina normalna, można powiedzieć, normalna, aby się szykować do szkoły. Ale dzisiaj dość spontanicznie okazało się, zdecydowaliśmy, że ruszamy na wycieczkę. Także dzisiaj wstałam wcześniej, spakowałam siebie. Dzieci, Pawłowi zostawiam pakowanie, a już niech zrobi to samodzielnie. I jak widzicie, pakowania dużo nie było, z raptem jedna mała torba i jedna. Dzieciaki ogarniają resztę, jeszcze jakieś tam porządki w pokoju. Paweł już chyba powoli się podnosi, a ja robię kawkę. Także dzisiaj startujemy na wycieczkę szybką, krótką, ale jest to też, tak sobie pomyślałam, dobra okazja, żeby spędzić trochę czasu z dzieciakami. Głównie ze względu na to, że w przyszłym tygodniu i kolejnym jeszcze sporo nas nie będzie. My nie będziemy wyjeżdżać, będziemy wyjeżdżać sami. Więc no byłoby mi tak przykro trochę je zostawiać na długo. I tak nie spędzić z nimi tak realnie czasu, więc no więc cieszę się, że tak się zdarzyła okoliczność. Trochę jesteśmy do tego, no trochę tak, bo musieliśmy się wybrać, a trochę tak nam wyszło, że się wybieramy wszyscy razem. No generalnie nie ma tego złego i uważam, że to wyszło generalnie bardzo fajnie. Póki co to co? No to ja stoję na tym, że już jestem spakowana, muszę spakować tylko jedzenie, żeby nam tutaj nic się nie zepsuło. Zrobić śniadanie dla dzieciakom i wypić kawę przede wszystkim, a w tym czasie mam nadzieję Paweł się tam już podniesie, ogarnie i niebawem będziemy gotowi do... Jest. No. A gdzie, co i jak, to jeszcze Wam powiemy, ale nie będzie to nic dzisiaj spektakularnego. Jeden z popularnych dla nas kierunków. Także tutaj to nie będzie jakaś daleka podróż. No i tak będzie fajnie, tak myślę. Tylko pogoda słaba, skoro tam prognozowana. Ale to nas jakoś tam bardzo nie martwi. No i wystartowaliśmy z kawką. Proces był w miarę sprawny, jeśli chodzi o nasze przygotowanie do wyjścia. Prawda? No, trochę mnie późno obudziłaś, ale wczoraj już sobie porobiłem sporo rzeczy, więc jakoś tam to będzie dobrze. No, obudziłam Cię tak, żeby już wszystko zrobiłam to, co ja miałam zrobić z grubsza. Została mi kuchnia i dopiero Cię budziłam. No i co, mamy chyba już wszystko ogarnięte. Mój dowód osobisty. U mnie w portfelu chyba jest, zaraz zobaczę. No i co, zbieramy się, nie? Zbieramy się, no. To będzie szybka akcja w sumie. Bo wiadomo, że musimy niebawem wracać, ogarnąć życie, pranie i wszystko. A już widzieliśmy zdjęcia z Portugalii. Startujemy, a właśnie ci nasi przyjaciele, którzy już tam są, prawda? No. No właśnie, bo nie wiem, czy mówiliśmy. Jedziemy tam w grupie. Zostaliśmy zaproszeni w sumie do tego wyjazdu. Nie sami byliśmy pomysłodawcami. No, no i już część tej grupy tam dotarła. I już się cieszy Portugalią. Ciekawa jestem, jaka tam jest pogoda. Bardzo jestem ciekawa. No, krótkie rękawy mieli, no to chyba ciepło. Ciepło. Fajny samochód wynajęli. Będziemy się małym, ale fajnym tam. Mały, ale wariat. Będziemy przemieszczać. No i cóż, więcej chciałam Wam powiedzieć. Nic więcej. Tyle. Lecimy do zera. No już nie jest tak wcześniej, ale... Ale się udziela to ziewanie. Dobra, słuchajcie. Startujemy, bo szkoda czasu. Narka, bye. Majdan prawie zebrany, chociaż widzę, że jeszcze chyba tutaj trwają czynności przepakowalnicze. Ale dobra, jesteśmy już naprawdę chyba na finiszu, jeszcze o jakieś paczki, jakieś cud... I zbieramy się, ja właśnie odkryłam, że mam słabo naładowany telefon, więc trochę słabo, ale no nic, zaraz będziemy... A, przecież mam powerbanka u góry, idę po niego w ogóle od razu, skoro sobie przypomniałam. Kot zabezpieczony, wrócił gość dopiero rano, normalnie to by teraz pewnie wyszedł na dwór. No ale całą noc się bujał gość, no to teraz wiadomo, no nie? Właśnie, wezmę sobie powerbanka, to załatwia wiele problemów. Dobrze sobie przypomniałam, moi drodzy. Udało się, słuchajcie, wyleźć z domu, bo wszyscy gotowi, jeszcze chyba się słyszałam, tutaj z psem ganiają. Ja dzisiaj bardzo oszczędny makijaż nałożyłam, żeby się nie męczyć dzisiaj pół dnia podróży z tym wszystkim. Nie jest za ciepło, powiem Wam, a i tak ma być gorzej, więc nie ma się co tam martwić. Coś mam ciągle niedomyty ten ekran. Chyba biegnął, ale zobaczymy. Samochód w każdym razie gotowy. Nawet nie w połowie zapełniony, no bo wiadomo. Aż umówiłam, że bierzemy bardzo mało rzeczy. Wsiadajcie już. Co wy tam robicie jeszcze? Ja musiałam się przydać z kijem.
przywitać, pożegnać chyba. Do samochodu wsiadaj, pyk, już. A Matylda jest w samochodzie? Tak. A panowie to gdzie? Mamo! No? Jednego aha, dobrze. Dobra, poprzypinajcie się tu. Zaczął nabierać. Dobra, zapnijcie się elegancko. Bo zaraz startujemy. Co to za chusteczki tu są pokitrane? To jest tylko u was możliwe, naprawdę. No dobrze, moi drodzy państwo. Już czekam na tych chłopaków, gdzie oni są, a co się dzieje. Się przejdę jeszcze kawałek. Nie, mówiłam, że jest zimno, w sumie to jest chyba dość przyjemne. Nie ma tragedii. Idziesz, chłopie? Kończycie? Poważnie? A co tata na to? Gdzie się nosił? Na plaży czy gdzieś? Ha, no nie, dobra. No w sumie to tak, bo tam jest gdzie pograć. No dobrze, to chodź. No jest czysta? No, ciekawa. No dobra. Cześć, Ugrynku! No, nie ma czasu. Nie ma czasu? Pyseczku? Głupoleczku? Kwiatki nam kwitną, to chyba magnolia się nazywa. Ta jedna to już właściwie przekwita. Druga zawsze trochę później, ta różowa. Się budzi do życia. Zatankować teraz. No dobra, no to tu kończymy i co? Zapraszamy do wspólnej no nie podróży. Nie musisz kończyć, bo jedziemy, dawaj. Dobra, ja już wszystko zamknęłam. Dobra, ja się tylko muszę rozłączyć, żeby zrobić ze dwa telefony. Kładź, luz. Siadajcie, przypinajcie się. Słucham? Jeszcze Władek jeszcze muszę siadł. Sprawdzić, jak jesteście zapięci. Dawaj. No jeszcze, czekaj, jedziemy na ten Orlen. Spokojnie, a, dobra. Proszę się zapinać, na stacji was posprawdzam. Dobrze, już.